Nie. Dzień dobry. Historia bananowa. Coraz więcej osób pisze mi, Stalewiak, jak to się zaczęło i tak wiecie co parę dni, albo codziennie nawet już czasami. W końcu chyba opowiem. Zaczęło się od bananowca. Nie odpadnie mi mikrofon? Tego, Musa Akuminata. Tego co ten jeden na środku widzicie. No on jak zwykle co rok mnie traci sobie liście. Kupiłem go na targach ogrodniczych w Starym Polu pod Malborkiem, blisko Malborka. Są takie duże targi ogrodnicze 3 razy w roku. Był po 20 zł, ponadmetrowy. Jest gdzieś na pewno na forum moim ciekawerośliny.pl. I od tego bananowca się zaczęło. I chyba, który rok? 2010 chyba. Czekajcie, muszę pomyśleć. Chyba tak, coś koło tego. Ale wcześniej, od 2008 już miałem paulownię. Eukaliptus guni i takie inne tam pierdoły zacząłem wysiewać. Tak jak wy teraz na przykład wysiewacie, a ja odradzam wysiewania, bo ja już przez to przeszedłem, czy przeszłem, nieważne. Szkoda życia, naprawdę, cytrusy, piszecie dużo mi cytrusy, że posialiście z pesteczki, tak? Posadziliście z pestkę, zmęczony jestem trochę. Dajcie sobie spokój, bo nie doczekacie się owoców, to a potem piszecie, a dla kształtu, czy wam się chce czekać dla kształtu cytryny 10-15 lat? Czy tam pomarańczy, czy mandarynki? Naprawdę grubo pomyślcie sobie. To jest kierniewicko, ono ma 4 czy 5 lat. Teraz właśnie aktualnie już kwiaty dostaje. I to była kupiona jako sadzonka. Teraz już jest kawał krzaka i co rok mam? Co mam? To mam, cytryny. Zobaczcie jaka locha tu wisi. No, a wracając do bananowców. Ostrzegam. Hobby uzależniające. Też jest dużo maili. Nie, witam, oglądam pana filmy, dziękuję i tak naprawdę co dzień, co 2-3 dni, no zależy jaki tydzień, w kółko ktoś mi pisze na maila, a ja mówię, że to jest uzależniające, naprawdę. Potem się kończy, jak komuś się uda pierwsze lata uprawy, to potem będziecie mieli problem. Jeśli zaczniecie, jak ja, wydziwiać, budować, nie wiadomo co, tanim kosztem oczywiście, bo ja szyby dostałem za bananowca Musa Akuminata, sobie wyobraźcie. Gdzie na przykład szyb szukać? Tam, gdzie robią okna. Są odpady, gdzie jakieś skazy są na szybach i wtedy można się dogadać, kupić nawet tanio. Także można wyrywać belki, to wiadomo, już taniej. No i moja własna robota. Także to jest takie, wiecie, uzależnienie. A miało nie być filmu i tak mówię, nagram trochę, bo tam dużo osób mnie pyta, co jak, o co jeszcze w sumie. Zimowanie. Szukajcie, o zimowaniu jest wszystko. Dużo się powtarza pytań. To jest już uciążliwe. Wszystko jest na YouTubie i tylko i wszystkim praktycznie odpisuję, albo linka wrzucam do uprawy. Nie chcę się ludziom szukać. Niedobrze. Ale co ja mogę? No, jeszcze odpisuję, jak daję radę, ale przyjdzie czas, że nie będę odpisywał. No bo kurde, wyobraźcie sobie, jak dużo ludzi pisze w kółko. Czekaj, ta Brugmansia ma sucho, ale to chlawodę, wiecie? Ale nie ma wody. Chwila. Ojej, łeb coś mnie znowu ćmi, jakaś pogoda do dupy. Chwila. Trzeba zatankować. No, tak więc dzisiaj taki filmik na luzie. W badylach oczywiście. Zobaczycie, podlewanie. A, Ensete ventricosum. Zielonolistny jednak żyje. Pamiętacie, jak nie chciał ruszyć? Patrzcie tam. Od samego dołu tam już taka rura się tworzy. Tak, Stalewiak już nie będzie ciął nisko piłą. Tak, nie. Bo to był błąd. Brugmansia. Codziennie leje wody tonami. Co to będzie w sezonie? Jakie to już ma wielkie liście. O, Portodora. Już ładne też listki. Papajki włożone, cięte. Na razie nic się nie dzieje. I tak to wygląda. Dobra, kończę ten film. Bo o czym tu będę gadał? Zawsze ktoś tam coś obejrzy. No dobra, tam się podlewa, jak nie wiecie co to. Velutiny tam.
O, ten jeszcze kwitnie. W sumie to będzie kwit jeszcze bardzo długo. I to na tyle. Proszę ja Was. Jak macie jakieś pytania, pod tym filmem śmiało, co do uprawy. I przypominam jeszcze raz, to uzależnia. Żeby potem do mnie nie było pretensji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, na razie. O, tu.